Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Narzędziownika, czyli serii filmów o aplikacjach i programach, które są bardzo przydatne w codziennej pracy. Dzisiaj opowiem Wam o aplikacji Let's View. Programie, który możecie zainstalować na Waszym komputerze i telefonie i dzięki niemu możecie do OBS-a przechwycić ekran Waszego telefonu oraz dźwięk. I będzie to bardzo przydatne dla osób, które na przykład robią streamy z gier, ewentualnie robią transmisję na żywo i potrzebują po prostu pokazać ekran swojego telefonu. Aplikację pobiera Zarówno na komputer ze strony ledview.com na telefonie oczywiście także musicie zainstalować aplikację Ledview. Wchodzimy sobie do sklepu Play, instalujemy Ledview. Po zainstalowaniu aplikacji oczywiście wchodzimy w zakładkę Mi, tutaj ustawiamy settings i następujące rzeczy polecam wam zmienić. Oczywiście rozdzielczość dałbym na maksymalną Full HD, a następnie jakość także zmieniamy na SUHD oraz Mirroring Mode. Ustawiamy na priorytet jakości. Następnie możemy zjechać na dół, i tutaj, jeżeli chodzi o cast audio, wybieramy sobie źródło dźwięku: czy to ma być mikrofon wbudowany w telefon, czy audio systemowe. Jeżeli nagrywacie gry, jeżeli odtwarzacie jakieś filmy na telefonie i chcielibyście, żeby dźwięk także był słyszany na komputerze, polecam Wam wybrać audio systemowe. I z takich ważniejszych ustawień to by było na tyle. Przechodzimy sobie do zakładki Home, i tutaj. Klikamy w komputer, który nam się pojawił, let's view Bartek D. Wybieramy sobie oczywiście. Pierwszy tryb, czyli w tym momencie ekran naszego telefonu będzie dublowany w aplikacji na komputerze. Kilka opcji, które są dostępne tutaj z górnego paska, to oczywiście opcja pędzla, którym możecie zaznaczyć różne elementy na ekranie. Druga opcja to opcja nagrywania, możemy sobie włączyć i teraz wszystko co będziemy robili na telefonie będzie nagrywane. Oczywiście to jest robione wszystko przez aplikację LED View. Także możemy oczywiście zrobić sobie zrzut naszego ekranu w tym momencie, przechodzimy do OBS-a i to co musimy zrobić, klikamy sobie na scenę, dodajemy dowolną scenę, a następnie w źródłach obrazu. Dodajemy plusem przechwytywanie okna i z przechwytywania okna wybieramy sobie oczywiście okno LED View, klikamy OK. Oczywiście bardzo ważna rzecz, musicie tutaj w tym momencie wybrać orientację, ponieważ to będzie bardzo ważne, czy będziecie nagrywać telefon w pionie, czy w poziomie. Załóżmy, że będziemy chcieli nagrywać jakąś grę. W tym momencie mam zainstalowaną grę. Wektor, wejdziemy sobie w nią i oczywiście, tak jak widzicie, gra się ładuje. Możemy sobie dopasować ekran naszego telefonu do ekranu w OBS-ie. W tym momencie odtwarza mi się dźwięk z telefonu, który możecie słyszeć w tle, ja go troszkę ściszę. Po to, żeby Wam pokazać, jak w tym momencie dodać jeszcze źródło dźwięku, tak żeby także źródło dźwięku z naszego telefonu zostało przechwycone przez OBS-a, klikamy sobie plusikiem. I wchodzimy w przechwytywanie wyjścia dźwięku, klikamy OK. I w tym momencie musimy przechwycić dźwięk, który będzie odtwarzany na naszych głośnikach albo na naszych słuchawkach, czyli po prostu dodajemy nasze wyjście audio. W tym momencie to jest moja karta dźwiękowa Out 1.2. Klikam OK. Tak jak słyszycie, niestety dźwięk nie jest przechwytywany, jest to problem, który zdarza się. To, co musicie zrobić, to oczywiście wejść ponownie do Waszej aplikacji Let's View. I w tym momencie macie opcję audio on, klikamy sobie audio off, jeszcze raz audio on i w tym momencie jeżeli wrócimy sobie do naszej gry, dźwięk już jest poprawnie przechwytywany, możecie usłyszeć grę. To są oczywiście podstawowe ustawienia, które musicie zrobić, żeby przechwycić ekran waszego telefonu z dźwiękiem. Jeżeli jesteście ciekawi jakie inne rzeczy można zrobić w OBSie, to polecam wam ten poradnik, który w tym momencie wam się wyświetlił na ekranie.